Jest 21.30, czas na podsumowanie dnia w Kurierze Warszawy i Mazowsza. Natalia Nowak-Podbrożna, dobry wieczór. Program na język migowy, tłumaczy Bernard Kinow. Zobaczmy, co przed nami. Urzędnik, który miał wyłudzić setki tysięcy złotych, stracił pracę, ale na tym konsekwencje się kończą. Co dalej z aferą na warszawskiej Pradze? Brak zgody na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu. Jest raport ratusza po finansowym skandalu na Pradze Północ. Jeden z zatrudnionych tam urzędników miał zdefraudować blisko 700 tysięcy złotych. Poza zwolnieniem mężczyzny z pracy nikt nie poniósł konsekwencji. Reakcji ze strony Urzędu Miasta domagają się stołeczni radni z obu stron sceny politycznej. Sprawa budzi wśród mieszkańców duże emocje. Według raportu z kontroli przeprowadzonej przez ratusz, jeden z urzędników wyłudzał pieniądze z dzielnicowej kasy. Mariusz G. miał stworzyć 15 fikcyjnych stanowisk dla pracowników oświaty. Ich pensje trafiały na jego konto oraz konto dwóch nieznanych osób. Nie wiem, jak to się stało. Próbowałem się tu dostać w zeszłym roku w sprawie mieszkania trzy razy. Trzy razy było, nie ma możliwości wejścia, bo pandemia. Nie wiem, co się działo w tym czasie. Może i sobie coś tam kręcili na boku. Kiedy oszustwo wyszło na jaw, urzędnik został zwolniony, a sprawa trafiła do prokuratury. Z urzędu wyparowało ponad 700 tysięcy złotych. Proceder trwał niemal dwa lata. Ktoś to musiał rozliczać, ktoś musiał księgować. Pytanie, jak wyglądała sprawa odprowadzania składek za tych fikcyjnych pracowników. No, nawet jeśli za tym stała jedna osoba, no to świadczy to o tym, że po prostu komórki wewnętrzne urzędu kompletnie nie działały. Prezydent stolicy zlecił kontrolę w dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty na Pradze Północ, w którym pracował urzędnik. Jakie wnioski wyciągnięto? W tym momencie dzielnicowe biuro będzie analizowało wszystkie procedury, tak żeby więcej w przyszłości do takiej sytuacji nie doszło. Jak dotąd jedyną konsekwencją całej sprawy jest zwolnienie z pracy Mariusza G., który doprowadził do znaczącej straty, jeśli chodzi o środki finansowe należące do miasta. W związku z tym tu oczekuję aktywności i działań ze strony Urzędu Miasta i też pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nadzorowały bezpośrednio tego pracownika. Nie pozostaje nam inne wyjście, jak składanie też wniosku o to, by Komisja Rewizyjna Rady Miasta przyjrzała się tej sprawie. No, tego absolutnie tak nie można zostawić. No, z jednej strony zostały zdefraudowane pieniądze Warszawy, z drugiej urząd po prostu nie działa. W sprawie Mariusza G. cały czas prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Na razie trwa analiza materiału dowodowego, nikomu nie postawiono zarzutów. To już druga w ostatnich latach urzędnicza afera w Warszawie z ogromnymi pieniędzmi w tle. W 2019 roku CBA zatrzymało burmistrza Włoch Artura W. za przyjęcie 200 tysięcy złotych łapówki od tureckiego dewelopera za korzystne decyzje w sprawie warunków zabudowy. Artur W. trafił do aresztu, z którego wyszedł po 11 miesiącach. Obecnie czeka na proces. Od jutra bez limitów przyjęć do lekarzy specjalistów. To jeden z elementów Polskiego Ładu i to jedna z szans na nową jakość polskiej służby zdrowia. Rząd zapowiada także rehabilitację pokovidową oraz program profilaktyki dla osób po 40. Pandemia czas oczekiwania jeszcze wydłużyła. Pół roku to jest minimum, a tak przeciętna to jest 3 miesiące do jakiegokolwiek specjalisty. W tej chwili to jest tragedia. Pan Zenon w maju przeszedł operację kolana. Po kilku dniach powinien rozpocząć intensywną rehabilitację. Tymczasem do specjalisty udało mu się dotrzeć dziś przed południem. Idę dopiero do lekarza rehabilitacji. A gdzie rehabilitacja? Jeszcze gorzej w przypadku innych specjalistów. Kolega mówił, że dopiero za 3 miesiące będzie miał wizytę u kardiologa. Najdłużej jest poradnia endokrynologiczna. Na pilni jest na 4 lutego, na stabilny jest 21 lutego. Od jutra ma to się zmienić. Limit przyjęć do specjalistów zostanie zlikwidowany. Obawiam się, że życie bardzo zdecydowanie i twardo zweryfikuje tą dobrą wiadomość. Zdaniem lekarzy wdrożenie tego programu nie będzie łatwe. To rozwiązuje jeden problem. Limitów, które mieliśmy, które dotyczyły szczególnie tych specjalności takich jak kardiologia, dzisiaj to rozwiązuje sytuację. Natomiast są jeszcze inne kluczowe elementy. Barierą może być ograniczona liczba specjalistów, co wydłuża kolejki. Brak limitów na pewno gwarantuje jedno. Nie będzie już przekładania wizyty na następny rok, bo wyczerpał się limit przyjęć. To jest pozytyw, który jeszcze nie zafunkcjonował i on musi zafunkcjonować i dopiero wyjdzie to w tak zwanym praniu. Czy jest to realne? Od jutra będzie można też skorzystać z bezpłatnego programu Profilaktyka 40+. Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował ten program.
Nie ma zgody na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu. Obiekt nie przeszedł odbiorów technicznych Straży Pożarnej. Dziś hala miała zostać oddana do użytku, ale termin nie zostanie dotrzymany. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej miała sprawdzić, czy hala jest bezpieczna i zgodna z przepisami przeciwpożarowymi. Strażacy wydali jednak negatywną opinię i nie dopuścili obiektu do użytkowania. Powodem są między innymi braki w dokumentacji. Organ kontrolny nie był w stanie jednoznacznie odnieść się do wszystkich aspektów zgodności wykonania tego budynku z projektem budowlanym oraz zgodności zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Firma, która buduje obiekt, już przystąpiła do uzupełnienia dokumentów. Jednocześnie przygotowywany jest kolejny wniosek o odbiór hali. Ja mam nadzieję, że wykonawca wspólnie ze Strażą Pożarną, która przecież musi dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników hali widowiskowo-sportowej, usuną te nieprawidłowości bądź niedociągnięcia. O optymizm trudno radnym Rady Miejskiej z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo budowa hali i stadionu trwa już 5 lat, a jej końca nie widać. Ja jestem, nie wiem, czy załamany, czy zaskoczony, ale naprawdę prezydent po takiej decyzji powinien chyba schować się pod ziemię i nie udzielać żadnych komentarzy. Gdy hala dostanie zielone światło od strażaków, będzie ją jeszcze czekał odbiór przez Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego. Pierwsze imprezy mają się tam odbyć we wrześniu. Bazylia, szałwia, rumianek czy mięta. W tym roku w kilkudziesięciu piaseczyńskich donicach w centrum miasta zamiast kwiatów pojawiły się zioła i poziomki. Staramy się naszym mieszkańcom przybliżyć i zachęcić ich również do sadzenia tej zieleni tak naprawdę, nawet w takich małych areałach jak chociażby miejski kwietnik czy też kwietnik na balkonie. Miejskie mini ogródki ziołowo-owocowe w Donicach ustawiono na placu Piłsudskiego przy ulicy Kościuszki i przy PKP w Piasecznie. Ziołowe Donice to fragment projektu zazieleniania miasta, gdzie w szybkim tempie przybywa domów i mieszkańców. A na koniec jeszcze apel o ostrożność. Ulewy grata nawet trąba powietrzna. Tak może wyglądać noc na Mazowszu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego regionu ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje do godziny 2 w nocy. Według meteorologów szanse na gwałtowną burzę z gradem wynoszą aż 80%. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości, w którym ostrzega przed burzami, ulewnym deszczem i lokalnie gradem. Może wiać także bardzo silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę. I to wszystko u nas. Za chwilę sport i Bogdan Saturnus. Ja życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.